Rzucamy trzy razy kostką sześcienną. Wypisz wyniki sprzyjające zdarzeniu A. Suma wyrzuconych oczek jest mniejsza od 6. Nasze doświadczenie polega na trzykrotnym rzucie kostką sześcienną, więc każde ze zdarzeń możemy zapisać jako trójkę. To jest pierwszy rzut kostką, drugi rzut kostką i trzeci rzut kostką. Musimy tak dobrać liczbę oczek przy każdym rzucie, aby ich suma nie była większa niż 6, czyli maksymalnie może wynosić 5. Zaczniemy więc od 3 jedynek. Suma wynosi 3, jest mniejsza od 6. Takie zdarzenie może mieścić się w naszym zbiorze A. Kolejne zdarzenie to będzie 1, 1, 2. Suma wynosi 4, czyli jest mniejsza od 6, jest spełniony ten warunek. Przy czym yy, dwójka może stać na drugim lub na pierwszym miejscu, więc wypiszmy również te zdarzenia. Następnie możemy mieć jeszcze jedynki z trójką, czyli mamy dwie jedynki i trójkę. Suma daje 5, spełniony jest warunek, nasza trójka również może się znaleźć na drugim lub na pierwszym miejscu. Możemy jeszcze mieć 2 dwójeczki i 1, czyli mamy 2, 2, 1. Suma wynosi 5, spełniony jest warunek. Nasza 1 może stać na drugim lub na pierwszym miejscu. I to są już wszystkie zdarzenia. A, czyli suma wyrzuconych oczek była mniejsza od 6 przy trzykrotnym rzucie kostką sześcienną.